sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnej debacie na kanale WarNews.pl, a zanim przedstawię naszych dzisiejszych gości, zachęcam Państwa do zasubskrybowania naszego kanału i odwiedzenia nas oczywiście na Twitterze. A dziś moim i Państwa oczywiście gośćmi jest podpułkownik rezerwy Krzysztof Szymański, podpułkownik rezerwy Maciej Korowa i znany wszystkim Maciej Lisowski, kapitan Lisowski. Zapraszamy oczywiście na media społecznościowe wszystkich naszych gości, do których link znajdziecie w opisie tego filmu. Panowie, dużo się dzieje w Wojsku Polskim. Prezydent Andrzej Duda dokonał zmian na największych najważniejszych stanowiskach dowódczych w polskiej armii. Wręczył nominację na stanowisko szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego generałowi broni Wiesławowi Kukule, a na dowódcę operacyjnego rodzaju sił zbrojnych mianował generała Macieja Klisza. Panowie, jak oceniacie tę nominację? Z czego ona wynika? Czy obserwujemy długi proces konfliktu na linii Wojsko Polskie, Ministerstwo Obrony Narodowej? I to pytanie jako pierwsze zadaję majorowi Marocie. Cześć, dzięki. Znaczy, ja nie widzę możliwości konfliktu między Wojskiem Polskim a MON-em, ponieważ obydwaj generałowie są z nadania tak naprawdę pana ministra Błaszczaka. Czyli tutaj myślę, że będzie miesiąc miodowy, który będzie trwał bardzo, bardzo długo. I myślę, że tutaj właśnie pan Błaszczak wręcz podkreślił swoje dobre decyzje wcześniej, promując czy awansując pana generała Kukułę na dowódcę generalnego z pozycji czy ze stanowiska dowódcy WOT-u, a teraz dając mu jeszcze wyższe stanowisko po tak naprawdę bardzo krótkim czasie. Co do generała Klisza, no to jest człowiek, to jest lewa ręka cień pana Kukuły, generała Kukuły. Nie, tutaj nie będzie żadnego konfliktu, jak powiedziałem, będzie miłość, będzie love. I jak zmiany ocenia Maciej Korowaj? No tutaj trzeba podzielić się w zasadzie na trzy aspekty, na które jest jeden, za bardzo nie chcę odpowiadać, ale to jest ten aspekt polityczny tego całego zamieszania. Tutaj się nie będę wypowiadał pod tym względem, jakie to miało wydźwięk. Natomiast chcę się skupić na takich dwóch innych aspektach, czyli aspekcie wojskowym, który jest z tym związany, i też aspektem, który jest związany z przyszłością armii i z przyszłością pewnych wyzwań. Przede wszystkim chcę podkreślić, że na tym poziomie oficerowie czy też generałowie, którzy są awansowani na te stanowiska, to już nie jest kwestia, że oni są, nie wiem, gorsi, lepsi. Na tym poziomie oficer Wojska Polskiego, a szczególnie generał, naprawdę ma bardzo dobre przygotowania. Tych panów generałów, zarówno odchodzących, jak i tych, którzy są awansowani, miałem przyjemność rozmawiać, czy też przyjemność słuchać albo czytać. To są osoby kompetentne, więc tutaj o kwestiach kompetencji trudno się tutaj spierać. Możemy o jakieś niuanse, bo to są oficerowie wywodzący się z Wojsk Obrony Terytorialnej. Tamci oficerowie wywodzili się z innych formacji. Można się przyczepiać też do jakiejś kwestii kariery po drodze. Okej, ale trzeba pamiętać, że to już jest poziom zawodowstwa reprezentujący przez panów oficerów, który nie możemy tutaj im zarzucać pewnych jakby kwestii niemerytoryczności. Możemy o pewnych akcentach służby, na którą oni stawiają. Druga sprawa przyszłości. No, jest tak, że generałowie, z którymi się współpracuje, albo oficerowie, z którymi się dobierają sobie pewien zestaw osób, z którymi ufają. I to jest przyjęte w wojsku. Tak czy inaczej, oficer, który jest na jakimś stanowisku, stara się ściągać do swojego teamu, sztabu, ludzi, których ufa, którzy go rozumieją bez słów. W niektórych sprawach to jest dobrze. I ten tandem generał
Kukuła i generał Klisza, no takim tandemem jest, przechodzili razem te wszystkie elementy i to jest dobrze. I uważam, że to jest im plus, tak samo jak dobry i bardzo wydajny tandem był oficerów i generałów przede wszystkim, generał Andrzejczak i generał Piotrowski. Więc tutaj nie chciałbym, żebyśmy mówili, tamci są lepsi, tamci gorsi. To są generałowie Wojska Polskiego, jako takim oficerom, generałom należy się szacować. Co do przyszłości, no w przyszłości trzeba pamiętać, że ja osobiście te awanse traktuję dosyć dobrze, ponieważ ja zakładam, że przyszłość konfliktów to raczej będą w naszym wymiarze konflikty asymetryczne, szczególnie rosyjskie. Rosja nie będzie dążyła do konfrontacji z NATO takim symetrycznym, jak to robi z Ukrainą, bo z Ukrainą sobie nie radzi, no to sami komentujemy. Natomiast takie elementy asymetryczności i wywodzenie się szefa sztabu obecnego i dowódcy operacyjnego z wojsk lekkiej piechoty, czy też wojsk obrony terytorialnej, pamiętajmy, że ci żołnierze też byli w jednostkach specjalnych, zaczynali swoje kariery. Więc to tutaj uważam za pewien atut i ta przyszłość związana z tymi zagrożeniami i te osoby, które w tej chwili są na swoim stanowisku, to jest pewien inna jakość. Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych też był taki okres, że piechota morska miała swojego dowódcę sztabów połączonych, bo bardziej była ta sprawa ekspedycyjna brana pod uwagę. Był też dowódca wojsk specjalnych. No to u nas też należy mieszać specjalności na tych wysokich stanowiskach. To jest kadencja 3 lata, dajmy się im wykazać. Uważam, że nie powinniśmy tutaj w żaden sposób pejoratywnie traktować panów generałów, jeżeli chodzi o zmianę stanowisk. Także na te kwestie polityczne się nie wypowiadam, natomiast pod względem tym merytorycznym dla mnie to jest bardzo dobra zmiana. No i teraz kapitan Leskowski. Maćku, duże takie poruszenie wywołała dzisiejsza twoja nitka. Jak ty oceniasz tą sytuację? To, co opisałem w moim artykule, bo to również jest jako artykuł prasowy, no opisuje wszystko to, o czym wiem lub też o czym ustalenia w ostatnim czasie, wręcz można powiedzieć godzinach, poczyniłem od ludzi, co do których wiarygodności nie mam żadnej wątpliwości. Więc opisałem sytuację, nie będę jej w całości powtarzał, a to, co mogę powiedzieć, bardzo mi brakuje słów podziękowania dla dwóch oficerów, którzy złożyli swoje rezygnacje, tudzież złożyli raporty o rozwiązanie stosunku służbowego, bo przez wiele lat wykonywali swoją służbę w bardzo dobry sposób. Tego mi brakuje, to mogę powiedzieć. Bardzo szybko doszło do przetrawienia zagadnienia. Z jednej strony ciągłość dowodzenia musi być zachowana, z drugiej strony to, jak dobrze było to wszystko dzisiaj przygotowane, sugeruje, że moje tezy z mojego materiału raczej są potwierdzone a propos tego, że decyzje o rezygnacji z tych dwóch oficerów były podjęte wcześniej i wszystko zostało w tym zakresie przygotowane, aby ich zastąpić. Rzecz kolejna. W rodzinie też miałem generała. Coś mogę na ten temat powiedzieć. Paru znam i jedna rzecz kiedyś była nie do przeskoczenia, jeśli chodzi o szczebel powyżej dowódcy Związku Taktycznego. Związek Taktyczny to jest najmniejszy. Brygada, standardowy Związek Taktyczny to dywizja. Potem już są związki operacyjne. I jeżeli ktoś nie dowodził Związkiem Taktycznym, praktycznie kiedyś w przeszłości nie miał szans uzyskać rekomendacji pozytywnej na dowodzenie, nie wiem, rodzajem sił zbrojnych lub też tym, co kiedyś było, załóżmy, no to wtedy był szef sztabu generalnego i podlegli mu oficerowie, zastępcy i tym podobni. Coś w związku z tym jest tutaj dla mnie dysonans istotny, bo chociażby w związku z tym, że żaden z tych dwóch oficerów nowych, czyli ani generał Kuku, ani generał Klisz, nie mają w swoim CV wojskowym dowodzenia Związkiem Taktycznym, jest dla mnie czymś, co stanowi istotny
mankament w procesie wyłaniania oficerów na tak wysokie, kierownicze absolutnie w zakresie całych sił zbrojnych stanowiska. Ja nie mam do panów generałów żadnych osobistych, ale ja mówię, co dzisiaj wyczytałem, bo nawet u was na War Newsie były dzisiaj ich notki biograficzne, więc to są informacje ogólnie dostępne. Kiedyś było to nie do pomyślenia. Ktoś powie, no dobrze, świat się zmienia, rozwijamy się i tak dalej. Owszem, jest też kwestia tego, że oni się wywodzą z wojsk specjalnych, przede wszystkim z 6 Brygady, potem jeszcze gdzieś tam jednostka wojskowa komandosów i związków taktycznych naszych sił specjalnych jako takich no raczej nie mamy. Ale można na przykład mieć doświadczenie z dowodzenia w chwili obecnej przy tym nędznie fatalnym systemie dowodzenia i kierowania naszych sił zbrojnych. Można było mieć doświadczenie z dowodzenia komponentem wojsk specjalnych, tym podobnych. Mieć w tym więcej doświadczenia. I tutaj nie do końca w związku z tym mi się to spina, ale to minister i premier i końcowo prezydent podejmują decyzję o powołaniu na podstawie konkretnych rekomendacji. Więc ponoszą za to odpowiedzialność. I rozumiem, że uważają, że ci dwaj oficerowie są w odpowiednim stopniu przygotowani, żeby podołać odpowiedzialności na tych stanowiskach. Ja życzę tym, którzy zakończyli służbę, dalszego żołnierskiego szczęścia i wszystkiego najlepszego. Tym, którzy właśnie zostali powołani, życzę samych dobrych dla Polaków i Polski decyzji, żołnierskiego szczęścia i oby nigdy nie musieli prowadzić żołnierzy do boju i obyśmy zawsze mogli polegać na tym, że powstanie coś takiego jak wystarczający poziom sił odstraszania w naszej armii i nasz system obrony państwa będzie na tyle wydolny, aby nikt nie chciał próbować konfrontacji militarnej z naszym krajem oraz z sojuszem, którego częścią jesteśmy. Panowie, data, no właśnie, czy w waszej ocenie przypadkowa, nieprzypadkowa, czy mamy do czynienia z pewnego rodzaju manifestem byłych dowódców? I z tym pytaniem ma Krzysiek. Znaczy tutaj wspomniał Maciej, że cały system przekazania dowództwa, czyli powołanie praktycznie po paru godzinach nowego dowódcy operacyjnego oraz nowego szefa sztabu wskazuje, że było to w jakiś sposób zaplanowane i przygotowane. To nie mogło być, że dzisiaj obaj panowie przyszli do pana prezydenta i mówiąc kolokwialnie rzucili kwitami. To musiało być przygotowane z dużym wyprzedzeniem. Dlatego uważam, że dzisiejsza data, ten tydzień tuż przed wyborami, znaczy z jednej strony nie jest przypadkowy, bo to ten proces trwał, ale z drugiej strony właśnie patrząc jakby od strony tego tygodnia przedwyborczego, no jest chyba wybrany z premedytacją. Oczywiście można byłoby poczekać z taką akcją, myślę, że od strony panów generałów na przykład w piątek wieczorem, czyli tuż przed weekendem, przed ciszą wyborczą, albo nawet w poniedziałek 16. To by się nic nie stało tak naprawdę. Jaki jest sens, że to odbyło się dzisiaj? Myślę, że się nie dowiemy. Albo no, faktycznie ktoś może niechcący coś, jak to się mówi, też chlapnąć. Dlaczego tak było? Dlaczego akurat ten dzień został wyznaczony? No, niektórzy mówili też u nas na Wordnecie, że to z okazji tak przeze mnie pokazywanego święta żołnierzy rezerwy, tak? Czyli rezerwa dostała naprawdę mocne wsparcie. Tak, no to znaczy ja to przyjmuję jako ten major Maruda, który walczy o tą porządną rezerwę. Rezerwa się wzmocniła. Żarty żartami. Podkreślam, ja nie wiem. Nie wiem i myślę, że się nie dowiemy, dlaczego akurat dzisiaj, a nie 16 na przykład, czy 17 października. Maciek, korowaj tym razem.
No, ja troszeczkę wiem więcej niż Krzysztof, jak to mniej więcej wyglądało. Też nie wszystko, ale może troszeczkę więcej. No, ta data była pewnego rodzaju manifestacją związaną z różnicami zdań dotyczącym rozwoju sił zbrojnych, tak ogólnie rzecz biorąc, ale też moim zdaniem, i teraz mówię swoje zdanie, nie prawidłowego wykorzystywania systemu dowodzenia Wojska Polskiego, jaki w tej chwili funkcjonuje, i odcinania szefa sztabu i dowódcy operacyjnego od swoich ustawowych, że tak powiem, obowiązków. Cedowano pewne zadania, i to nie ze względu na to, że akurat ze względu na decyzję ministra, na dowództwo generalne. Takie pomijanie pierwszego i drugiego żołnierza w zasadzie powodowało, no, krótko mówiąc, dyshonor. Każdy z nas wojskowy, gdyby dowódca zaczął mu dowodzić plutonem, a on jest dowódcą kompanii, z pominięciem, no to jednoznacznie wskazywałoby ograniczone zaufanie do tego dowódcy. Ja w takim przypadku też bym zrezygnował ze stanowiska, i czy to bym to zrobił teraz, czy później, no to jest już kwestia jakby decyzji tych panów, którzy podejmują taką decyzję o rezygnacji z munduru w zasadzie, bo tu trzeba powiedzieć, że żołnierze ci nie zrezygnowali ze stanowiska, tylko zrezygnowali technicznie z bycia żołnierzami, czyli przejścia do rezerwy, a dopiero prezydent zdejmuje ze stanowiska danego żołnierza, dając mu czas ewentualnie tych 3 miesięcy teraz według tej nowej ustawy, z tego co pamiętam, do pełnienia obowiązków, albo przenosi do rezerwy kadrowej. Najprawdopodobniej tak będzie to zrobione, albo jest zrobione z panoma generałami. To jest na pewno bardzo ciężka sytuacja dla żołnierza podejmować. Każdy z nas gdzieś, przynajmniej tutaj ci, co są rezerwistami, podejmował tę decyzję i wie, że to nie jest łatwa decyzja. Szczególnie kiedy się zostawia jakiś dorobek, zostawia się pracującą mechanikę wojskową, na którą poświęciło się sporo czasu. I to jest bardzo krytyczna decyzja żołnierzy, która jest podejmowana też w krytycznej sytuacji. Taka sytuacja miała miejsce. Inaczej tej decyzji nie była podjęta. Jeżeli ona by była podjęta, nie wiem, później albo dużo wcześniej, w moim zdaniem to nie ma w tej chwili tak mocno znaczenia, bo podstawą tej decyzji jest brak zaufania kierownictwa cywilnego do kierownictwa wojskowego i pomijanie kierownictwa wojskowego w podejmowaniu decyzji przez kierownictwo cywilne, albo brak konsultacji. Jednoznacznie próbowano jeszcze, przynajmniej z pozycji pana prezydenta, załagodzić ten konflikt, szczególnie po tej bydgoskiej aferze z rakietą. Najwidoczniej to się nie udało, gdzieś to było nagromadzone, więc żołnierze ci woleli odejść ze stanowiska, żeby zachować pewien system dowodzenia jak prawidłowy, bo takie funkcjonowanie partyzanckie, dowodzenie przez ministra, no, powodowało pewne jakby zgorszenie w systemie dowodzenia wojskiem. I sami żołnierze to widzieli, że głowa nie rządzi, tylko rządzi ktoś inny. No, to nie wpływa dobrze na morale, na morale żołnierzy i rozdwarstwia też wojsko, a wojsko powinno być monolitem. Ono jest jak społeczeństwo, ale musi być tym monolitem, jako ta maszyneria, która działa. Jeżeli żołnierz widzi, że to nie działa, no to i jest przyczyną tego, faktyczną lub z taką, że cywilna kontrola nie chce z nim współpracować, no to nic innego nie zostaje, tylko odejść. I to było to wykonane. To jest moje zdanie. Kapitan Lisowski.
poruszyłeś część rzeczy, które mogłyby ewentualnie mi być przydatne do wykorzystania, czyli to dotyczące dysfunkcji zamierzonych i celowych, wywołanych decyzjami cywilnej kontroli nad armią. Jesteśmy w sytuacji, kiedy mamy wojnę za miedzą, poważny regionalny konflikt, który może, ale na szczęście uważam, że raczej do tego nie dojdzie, rozwinąć się w coś większego ze względu na to, że Izrael no, ma szczególne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a coraz więcej śladów tego, co się działo, dzieje od soboty w Izraelu, prowadzi do rosyjskich służb i rosyjskich źródeł finansowania, szkolenia i decydentów rosyjskich, więc to niestety oznacza, że było to działanie zaplanowane, zamierzone i w Stany Zjednoczone za pośrednictwem wykonawców na Izraelu, tych, którzy to zrobili, zorganizowane. Po to, żeby odciągnąć uwagę od Ukrainy jak najbardziej. Nie bez znaczenia jest też to, że Izrael wspomniał Chiny, że oczekiwali większego potępienia działań Hamasu przez Chiny. To jest w dyplomacji taka dosyć istotna kwestia, taki przytyk, bo od dłuższego czasu trwają konkretne analizy na temat tego, czy aby przypadkiem to rozpraszanie Stanów Zjednoczonych Ukrainą, Izraelem ma nie odciągnąć Stanów Zjednoczonych od Tajwanu w najbardziej newralgicznym punkcie amerykańskiej kampanii wyborczej na stanowisko szefa Białego Domu w przyszłym roku, kiedy może dojść, to jest jeden z bardziej prawdopodobnych niestety scenariuszy, albo do ekonomicznej blokady Tajwanu przez Chiny, albo nawet do próby, no czy aż kinetycznej to nie wiem, ale w jakiś sposób właśnie wtedy może być zrobione coś więcej niż tylko stres test dla Tajwanu i Stanów Zjednoczonych. Więc sprawa jest dosyć kluczowa, że jest to testowane w tym momencie na Izraelu. Oprócz jednego lotniskowca prawdopodobnie według Washington Post będzie skierowana druga grupa lotniskowcowa, czyli to oznacza, że siły powietrzne o zdolnościach destrukcji większych niż całe polskie lotnictwo, a raczej całe polskie lotnictwo, jak będzie rozbudowane, będą tam i będą dbały o to, żeby żaden inny kraj nie włączył się do tego, co będzie się teraz działo na terenie, czy to Strefy Gazy, czy Autonomii Palestyńskiej, czy na północy wręcz w Libanie, w wykonaniu Izraela. Chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie Izraela przed tym, co mógłby zrobić Iran. Ale wracając na nasze podwórko, świadomość obydwu generałów, którzy odeszli, o tym, że ich dni są policzone, uważam, że była. W związku z powyższym mieli oni również od strony czysto honorowej swoją zdolność do tego, aby wybrać moment i sposób tego, w jaki mogą odejść. To jest ich święte, niezbywalne prawo. Wybrali moment z punktu widzenia ich sprawy, tu powiedziałbym raczej to prywatnie na to patrząc, najlepszy. Gdyby zrobili to zaraz po wyborach, przeszłoby to bez większego echa. Gdyby zrobili to w okresie, kiedy będzie dopiero oficjalne liczenie głosów, bo ja nie liczę na to, że będzie 15 wybory, a 16 będą już oficjalne wyniki. W to nie wierzę, to nie ma takiej szansy. Po ostatnich jeszcze wypowiedziach Sądu Najwyższego mówiących o tym, że to on zdecyduje o tym, czy uzna wyniki wyborów, takie mocne przypomnienie. I po trzecie, przygotowane dokumenty związane z ewidencją możliwych nieprawidłowości i kierowaniem tego do Komisji Weneckiej celem sprawdzania, do Parlamentu Europejskiego. Takie rzeczy to są te tematy, które są na bieżąco omawiane przez polskich polityków, więc rzeczy są w przygotowaniu, są na rzeczy. I to by przeszło w tym całym zamieszaniu bez echa. Potem, nie wiem, misja formowania rządu, tym podobne, dojście do momentu, w którym będzie pierwsze posiedzenie Sejmu. Będzie mnóstwo tematów, które przykryłyby to, co ci dwaj oficerowie zrobili. Mogli to zrobić tu i teraz. Prawdopodobnie uprzedzili działania, które były w stosunku do nich zaplanowane i wykonali taki, a nie inny ruch, który ja rozumiem, ale żaden z wyborów, przed jakim stali, nie był dobry i nie zazdroszczę im
tego, że musieli tego wyboru dokonywać. Ja już kiedyś tego wyboru dokonałem, bo tak, a inaczej się działo tam, gdzie służyłem i stwierdziłem, że ktoś poszedł o jeden most za daleko, więc odszedłem. Oni są byli na o wiele wyższym poziomie niż ja i ilość min na polu, po którym się poruszali, bo niestety to już są funkcje ze względu na to, gdzie umiejscowiony w strukturze polskiej armii, polityczne, chociaż nie są to ludzie, którzy należą do jakiejkolwiek partii, ale niestety armia jest narzędziem polityki, bo realizuje to, co wytycza kierownictwo polityczne kraju, kierownictwo polityczne ministerstwa. I co do możliwego konfliktu, w związku z tym, że obydwaj powołani generałowie, nie przypuszczam, aby zachodziły jakiekolwiek różnice zdań między nimi a obecnym kierownictwem resortu w przypadku kontynuacji rządów przez PiS, również przyszłego kierownictwa, jeśli by doszło do zmiany. Natomiast obawiam się, że będzie rosnąca linia podziału wewnątrz armii pomiędzy wojskami operacyjnymi a wojskami specjalnymi ze względu na to, że wojska operacyjne są traktowane w chwili obecnej znacząco gorzej, jeżeli chodzi o poziom zaufania do nich, a nawet pomimo wielkich zakupów dla sprzętu dla tych jednostek, to poprzez redyslokację, przenoszenie, tworzenie nowych jednostek i redyslokację kadry, czasami no niestety wbrew jej woli i interesowi, powoduje, że wojska operacyjne czują się zdecydowanie traktowane po macoszemu i to jest delikatnie powiedziane. Jeżeli więc żaden oficer z wojsk operacyjnych lub rodzajów sił zbrojnych nie trafi na docelowe stanowisko chociażby dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych, będzie to świadczyło o tym, że tu jest nowa linia podziału w polskiej armii i nie będzie ona monolitem i zobaczymy w najbliższych dniach, czy ruszą się jeszcze jakcykolwiek istotni dla systemu dowodzenia polskiej armii oficerowie w ślad za dwoma generałami, czy też do tego nie dojdzie. Musimy to obserwować. Ja nie kibicuję nikomu w tej kwestii. Ja jestem propaństwowcem. Mnie interesuje dobro narodu, społeczeństwa, państwa, a żadna z tych rzeczy nie jest czynnikiem wzmacniającym to nasze bezpieczeństwo. Maciek mówi o przyszłości, co mogą przynieść kolejne dni. Panowie, wróćmy jednak do przeszłości, o tym, gdzie ten konflikt na linii generała Andrzejczak a MON się gdzieś rozpoczął, czyli o wydarzeniach bydgoskich. Jak przez ten czas się, czy macie jakieś informacje, zmieniały, poprawiały się lub jeszcze się bardziej pogarszały relacje między MON-em właśnie a generałami? I ponownie pytam tutaj Krzyśka. Czy wiesz, ja nie siedziałem aż tak mocno, nie obserwowałem tych relacji między panem ministrem Błaszczakiem a panami generałami, jedynie z prasy, i trudno mi to komentować. Na całe szczęście panowie generałowie nie wypowiadali się i dobrze, tak to można powiedzieć po wojskowemu, wzrok konspekt oficerów, generałów. Jedynie można było słyszeć komentarze od strony ogólnie pojętych polityków, którzy są u władzy, tak, czyli PiS-u. Nie, ja tu nic nie skomentuję. No, to może Maciek kolej, bo przecież dyskutowaliśmy na ten temat. Już wtedy mówiliśmy o błędnej komunikacji między resortem a właśnie generałami. Jak w twojej ocenie to wyglądało? No to jest złożony problem i on na pewno nie zaczął się w Bydgoszczy, a jeszcze dużo, dużo wcześniej. Trudno powiedzieć, tak jak wojsko w demokracji jest ciche. Jedynie żołnierz może nie zgadzać się z pewnymi cywilnymi cywilną kontrolą i cywilnymi jakby wskazywaniem, czy cywilnym dowodzeniem, jak to nawet brzmi dziwnie, cywilne dowodzenie. Zarządzanie, to poprzez właśnie rezygnację ze stanowiska i wtedy ta cywilna kontrola dobiera sobie jakiegoś innego żołnierza, inne narzędzie, żeby wykonywać swoje jakby cele, i to jest prawo demokracji.
To jest prawo demokracji niestety. Musimy się z tym pogodzić jako żołnierze. Ja się też pogodziłem w pewnym momencie, kiedy no moi przełożeni nie widzieli jakichś tam większych możliwości dla mnie, więc ja stwierdziłem, że też mam możliwość przejścia do rezerwy i zasilenie tutaj Krzysztofa, jakby zbiór zasobu, który można wykorzystać jako rezerwista. Jako rezerwista. Krzysiek skończył, więc o zdanie zatem pytam Maćka Korowaja. Chodzi o genetę. A jeśli chodzi o te sprawy związane z to jest bardzo ciężka sytuacja, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji o odejściu, odejściu z wojska, ale zostało to wykonane przez panów generałów w sposób, żeby coś zademonstrować, pokazać na pewne rzeczy, z którymi się oni nie zgadzają. No, pamiętajmy, że to jest jedyna forma, którą mogą wykorzystać żołnierze. My nie mamy związków zawodowych, nie. I w cywilu w zasadzie też staramy się nie wypowiadać na pewne kwestie. Są osoby, które bardziej lub mniej to robią i mówią w imieniu żołnierzy, którzy służą, o pewnych sprawach, które się dzieją, żeby lobbować na temat pewnych zdarzeń, pewnych wartości. No, sytuacja była taka, że muszą te rezygnacja była pewną rodzajem manifestacją. Manifestacją nie zgadzającą się z danym pomysłem na rozwój sił zbrojnych, ale też na pewno manifestacją przeciwko jakby wykorzystywaniu wojska do celów politycznych. To tak się mówi, to teraz ten jest wymieniany na różne przypadki ten obszar, ale nie pamiętam, nie wiem jak to moi koledzy się do tego odniosą, ale ja nie pamiętam, a jestem żołnierzem stosunkowo młodym emerytem i młodym żołnierzem, że tak powiem, tylko po 25 latach służby, przez te 25 lat nie pamiętam tak mocnego zaangażowania polityków w wojsko. Oczywiście wojsko to też jest polityka, bo tak jak Maciek powiedział, no my jesteśmy ramieniem prowadzenia pewnej polityki, ale tak mocnego zaangażowania i takiego dużego podziału w samej armii, bo w armii były różne sympatie i w lewo, prawo, centrum, tak jak w społeczeństwie, ale takiego wyraźnego podziału w armii, jaki się wytworzył i jaki się wytworzy trochę, bo ci dwaj generałowie, którzy staną na stanowisku, będą mieli naprawdę kolosalne zadanie nie tylko zarządzać całym mechanizmem modernizacyjnym w zasadzie rozbebranej armii, która w jakiś sposób się tworzy na nowo, ale też zasypywać te doły, które powstały w wyniku tej politycznej, jakby politycznego drenażu całej armii. To będzie bardzo wysokie zadanie, znaczy bardzo ważne zadanie i trudne zarazem. I mam nadzieję, że obaj panowie generałowie i też zapewne ten trzeci pan generał, który będzie jeszcze wyznaczony na dowódcę generalnego, bo też trzeba o tym pamiętać, że tutaj mamy wakat. Jestem też bardzo ciekawy, tak jak Maciej i pewnie Krzysiek, kto to może być. Więc tu będzie bardzo ważne zadanie. Znowu skonsolidować tą armię. Maciek. Moja kolej. Powiem tak, miałem wątpliwą przyjemność przeżyć rzeczy następujące w armii. W 1994 słynny obiad drawski. Już byłem pod chorążym na szkole oficerskiej i wtedy byliśmy na poligonie. Na Wędrzyńskim, co prawda, no ale echa tego wszystkiego do nas dotarły. Nie podobało nam się to, jako młodemu narybkowi, kandydatom na żołnierzy zawodowych, na oficerów. Potem, służąc z 12 Dywizji, przeżyłem przez niektórych nazywany bunt pana pułkownika Chwastka, który był dowódcą wtedy 12 Dywizji, ciągle w stopniu pułkownika, chociaż etat generalski. I ta rzecz, że kolejny raz nie dano mu awansu na generała, a był nie że pełniącym obowiązki, tylko dowódcą,
no, spowodowała, że pękła mu żyłka i rzucił pagonem podczas konferencji prasowej. Mam wśród znajomych człowieka, który gdyby położył uszy po sobie, tak jak tego od niego oczekiwało kierownictwo Ministerstwa Obrony, zostałby awansowany do stopnia generalskiego, ale było to wbrew jego zasadom i stwierdził, że on nie jest w stanie zaakceptować tego, co minister Macierewicz chce mu narzucić i wolał złożyć raport o zwolnienie do cywila, niż wykonywać te polecenia. A tu mamy dwóch oficerów, którzy będąc generałami do tego punktu doszli. Więc znam takich, którzy oberwali dużo mocniej, kiedy to, co cywilna kontrola nad armią nakazała im wykonać, a co było wbrew regulaminowi, zasadom, zdrowemu rozsądkowi i honorowi oficera. Więc różne mam naprawdę doświadczenia wśród znanych mi osób w tym zakresie. Geneza tego wszystkiego jak najbardziej starsza była. Tak jak Maciek przede mną powiedział, wcześniej nie wnikałem w to szczegółowo. Dopiero w ostatnim czasie, godzinach, potrzebowałem pewne rzeczy poodświeżać, poaktualizować, a na szczęście mam z kim. Więc tu jak najbardziej ten konflikt narastał. A to, w jaki sposób byli w ostatnich miesiącach, no nawet powiedzmy więcej niż roku, traktowani ci oficerowie w systemie dowodzenia, nie zostawił im żadnego wyboru. I jeżeli cywilna kontrola nad armią pomija tych, których sama, zaznaczam, wybrała na dowódców, podkopując kompletnie ich autorytet i pomijając ich w łańcuchu dowodzenia, to nie mieli innego wyjścia. Pytanie, po co obecna cywilna kontrola nad armią takich, tych właśnie oficerów w tym celu wybrała, skoro im nie ufała w takim stopniu. To są dylematy, z którymi musi sobie poradzić właśnie Ministerstwo Obrony Narodowej. I ja bym chciał przypomnieć, że wszystkie obecnie istniejące akty prawne, normujące służbę wojskową oraz to, o co w niej chodzi, kto za co odpowiada, mówią jasno, że Ministerstwo Obrony sprawuje zarządza, kieruje, organizuje i odpowiada za finansowanie całokształtu, ale przede wszystkim również służy do przekazywania zarówno poleceń władz ustawodawczych i wykonawczych RP do struktur armii oraz informacji od armii i jej struktur do tychże właśnie ośrodków władzy, jakim jest władza ustawodawcza i władza wykonawcza. Jeżeli dochodzi do poważnego zakłócenia tego procesu, jest źle. Zaznaczę, że wszystkie większe kraje świata stawiają jednak na to, aby szefem ministerstwa właściwego do spraw obronności i bezpieczeństwa w tym zakresie był ktoś z doświadczeniem wojskowym, który rozumie, o co w tym chodzi. I chyba w chwili obecnej, kiedy mamy taką sytuację za naszą granicą i jesteśmy w obliczu koniecznych i nieodzownych i niemożliwych do zatrzymania, uważam, procesów modernizacji, rozbudowy naszej armii ze względu na rosnące zagrożenie na wschodzie, być może powinno się wrócić do tego, aby cywilną kontrolę nad armią sprawował ktoś, kto przynajmniej jest oficerem rezerwy albo naukowcem związanym stricte z kwestiami bezpieczeństwa narodowego, mającym pojęcie praktyczne, bo jako naukowiec powinien również mieć oczywiście kontakt w tym wypadku z armią albo jej przynajmniej systemem dowodzenia i wykonawczym, a nie cywil, który absolutnie nie rozumie specyfiki zarządzania taką organizacją. I uważam, że powinniśmy w tempie olimpijskim wręcz zapomnieć o pojęciu, że młody podporucznik kończący szkołę oficerską ma być najpierw menadżerem, a potem dowódcą. Tu i teraz armia nasza potrzebuje dowódców, którzy jak najszybciej muszą nabyć praktycznych umiejętności w dowodzeniu, oby nie musieli mieć doświadczenia w walce,
żebyśmy nie musieli go zdobywać na naszym terytorium, ale muszą być praktykującymi dowódcami pododdziałów różnych szczebli, a tego nam w tej chwili brakuje. I ten system dowodzenia, jaki jest, premiuje i preferuje jak najszybszą ucieczkę ze stanowisk dowódczych na jak najbardziej sztabowe. Stąd też znane co niektórym określenie, które niestety dominuje według mnie w polskiej armii, czyli tak zwana biała taktyka. Biała taktyka to kwity, kwity, kwity i kwity. Panowie, Maciek troszeczkę wyprzedził moje pytanie, ale ja zawsze cenię waszą pracę, bo w sposób konstruktywny pokazujecie błędy i próbujecie wskazać, co musi się zmienić w polskiej armii. I tu pytanie do Krzyśka. Andrzej Duda, prezydent Polski, mówi dzisiaj, że muszą nastąpić zmiany w systemie dowodzenia. Co w waszej ocenie musi się zmienić w Wojsku Polskim, żeby w końcu tego typu zamieszanie, jakie widzieliśmy dzisiaj, w przyszłości nie nastąpiło? Panowie, no ja jestem tylko i wyłącznie czystym rezerwistą, tak? Nie byłem, nigdy nie byłem zawodowym. Trochę głośniej, Krzysiu. Głośniej? Tak. Nigdy nie byłem zawodowym żołnierzem, zawsze, mimo że się wychowałem w rodzinie wojskowej, oficerskiej, mój ojciec był oficerem, ale też obserwuję, mam dużo znajomych zawodowych żołnierzy. I trudno mi odpowiedzieć, tak? Ja zawsze cały czas podkreślam, mówię, jak, powtarzam jak tą mantrę o rezerwie. Dlatego, że no, wiadomo, też prezydent, generalicja, każdy z mądrych ludzi mówi, że to zawodowi zaczynają wojnę, a kończy rezerwa. Tylko, że my rezerwiści nie będziemy mieli jak kończyć. Jak, delikatnie mówiąc, po was, po zawodowych żołnierzach pozamiatać. Teraz jak musi wyglądać ta współpraca, czy jak reforma musi wyglądać? Przede wszystkim myślę, że trzeba zmienić system dowodzenia armią. Ja mam swoje zdanie na temat Wojsk Obrony Terytorialnej, ale ja bym zaczął od tej formacji. Gdyby tak się stało, że po 15 października rządy obejmuje ogólnie pojęta opozycja, to ja bym doradzał nowemu ministrowi obrony narodowej, aby formację WOT, Wojska Obrony Terytorialnej, przenieść tak inne formacje pod sztab generalny przede wszystkim. Czyli mamy. Czyli to mówisz o miejscu, o umiejscowieniu tego rodzaju wojsk. Tak. Bo jak wiadomo, teraz WOT bezpośrednio podlega pod ministra obrony narodowej. To jest po pierwsze. Po drugie, bym zrobił właśnie kompletną reformę, uściślił, kto czym dowodzi, nie zarządza. Tak? Sorry, ja jestem cywilem. Tak? Kto zarządza, tak? Dowodzi. Tutaj bym bardzo mocno rozdzielił dowództwo generalne od dowództwa operacyjnego, tak żeby nie było żadnego przenikania. A sztab generalny to jest sztab generalny, to jest czapka, tak? To jest najważniejsza rzecz. I faktycznie maksymalnie odsunął od możliwości wpływania na działanie tych trzech podmiotów cywili z Ministerstwa Obrony Narodowej. Ale ja jestem tylko małym podporucznikiem rezerwy, którego się nie chce awansować. Co ja mogę? Pomarudzić sobie, tak? I pokazać kwit, że ktoś tam wpisał, że jestem majorem. No właśnie, jakiś może cywil, tak? Stwierdził, a to mu wpiszemy. Tak? No ale to mówię, panowie, no ja jestem tylko cywilem, tak? I to zawodowym cywilem, a nie zawodowym żołnierzem. Jakie zmiany dostrzega i wprowadziłby Maciej Korowaj? No, ja tylko jestem tam podpułkownikiem. Po 25 latach, Maciej, po 25 latach tylko podpułkownikiem. Tak, no. No ale wiesz, większość swojej kariery robiłem raczej w służbach cienia. Trudno mi tutaj opowiadać o
Mógłbym opowiadać o strukturach białoruskich, rosyjskich, ukraińskich, chińskich, bo to są te obszary, które badam. Odnosić się do naszych, no, struktury się buduje, jakie ma się wyzwania bezpieczeństwa na danym obszarze, na danym teatrze działań. Jeżeli te obszary wykazują działania ekspedycyjne, a pamiętajmy, że ten system dowodzenia, który jest w tej chwili, był budowany właśnie pod ten ekspedycyjny charakter prowadzenia operacji przez Wojsko Polskie, gdzie mieliśmy część sił na misji, druga część się przygotowywała, a część sił odpoczywała i jeszcze był proces szkolenia normalnego takiego na terenie Polski. I dlatego powstało coś takiego jak dowództwo generalne, które tym się zajmowało. Natomiast dowództwo operacyjne certyfikowało jak gdyby żołnierzy pododdziały, które wyjeżdżały za granicę i prowadziło, zarządzało, dowodziło tą operacją, operacjami zagranicznymi. Na tym wszystkim czuwał szef sztabu razem z ministrem obrony narodowej. Teoria piękna, ale widocznie na obecne wyzwania, o których tutaj Maciej Kapitanisowski mówił, no może już nie przystaje ten system. Ja wprost mówię, że chybiona. Chybiona, więc tutaj jest trzeba się zastanowić. No. To, co proponuje prezydent, uważam, że jest bliżej modelu białoruskiego niż i w sumie sprawdza się na Białorusi. Tam też dowództwo wojsk specjalnych jest bezpośrednio podległa pod ministra obrony narodowej. Tylko pamiętajmy, że ministrem obrony narodowej na Białorusi jest oficer, generał, także to jest troszeczkę inaczej funkcjonuje. Ale to tak mniej więcej jest, tak w ten sam sposób. Obrona terytorialna, czyli wojska obrony terytorialnej też są pod sztab generalny. Natomiast te milicyjne pododdziały, które powstały, te są znowu pod ministra obrony, więc jest tutaj mniej więcej podobna parytet. Więc mi się wydaje, że to musi zostać zmienione. Przede wszystkim uważam, że powinniśmy mieć system dowodzenia, który już jest na czas W. Nie możemy mieć czasu przejścia z systemu pokoju na czas W, bo to zabiera czas, są duże procedury, tylko musi mieć system, który pracuje na czas W. Ze zmianowością, z wszystkimi tymi elementami, fakt, ten system drogo kosztuje, bo ten system musi być uzupełniony oficerami w 90 paru procentach, żeby ten system funkcjonował, bo na czas P można sobie te komórki sztabowe w zasadzie mieć tylko takie kościec bez wszystkich elementów, skadrowane, ale na przykład szef sekcji i jeden oficer na przykład, tak? A w takim sztabie na przykład pełni działający kilkuzmianowym, to na pewno jest szef sekcji, zastępca szefa sekcji i kilku oficerów plus podoficerów, którzy też wspomagają pracę sztabową. No to kosztuje, taki system kosztuje, ale taki system jest gotowy na spełnienie każdych wyzwań stojących, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa państwa. I teraz pytanie, jeżeli będziemy potrzebowali takiego dużego systemu kosztownego, to po co rozdrabniać te elementy, czyli budować kolejnych sztabów generalnych, sztabów operacyjnych, tylko bardziej spłaszczyć ten system, zbudować odpowiednie struktury, zachowując to, co jest potrzebne, jeżeli chodzi o kwestie operacyjnego i taktycznego wykorzystania naszych sił zbrojnych, bo też nie możemy popełnić takiego słynnego błędu. I to też się odwołuje do tych moich doświadczeń i badań, jak zrobili to na Ukrainie, że nie ma tam sztabów na przykład dywizyjnych, czy które w tych działaniach wojennych są niezbędne do koordynacji działań brygadowych i to cierpią w tej chwili na tym działania, szczególnie ukraińskie. Z kolei rozproszony system dowodzenia, taki jak preferują Rosjanie, powoduje, że ten system jest odporny na niszczenie, ale z kolei jest bardzo
bardzo mało elastyczny i żeby podejmować decyzje potrzebuje dużo czasu, a przede wszystkim sprawnej i nieustającej łączności, z którą też Rosjanie mają problem. Więc to, jak widzimy, panowie, ta wojna nas trochę uczy. Mamy teatr działań, jaki mamy. Mamy też swoje jakieś tam problemy. Jeśli ja miałbym odpowiadać na to twoje pytanie, to przede wszystkim bardziej kompetentne komórki, czyli inwestujmy w sztaby, nie rozwijajmy, rozwinijmy je do stanu takiego wojennego, żeby pracowały, ale kosztem ich rozdrobnienia i specjalizacji, jak to ma w tej chwili. Jak na tą kwestię patrzy kapitan Lisowski? Maciek powiedział dużo ważnych rzeczy. Tu się zgadzam, że powinniśmy mieć tylko jeden system dowodzenia, czyli ten uniwersalny czasu W. Podam prosty przykład. Wyobraźmy sobie batalion zmechanizowany. Powinien mieć w sztabie batalionu oprócz dowódcy i zastępcy dowódcy, szefa sztabu, 27 oficerów, podoficerów szeregowych. Kto zna batalion zmechanizowany, w którym jest aż 6 oficerów, bo każdy szef sekcji to oficer. Rzadkość. A jeżeli jeszcze jest oprócz szefa sekcji jeszcze dodatkowy oficer, zwłaszcza w sekcjach operacyjnych, czy tam tym bardziej logistycznej, to już jest w ogóle bogactwo. Bo obecny system preferuje to, żeby jak najszybciej uciekać w górę i zostawiać kwestie dowodzenia i niskich sztabów za sobą jak najszybciej. A o tym, jak to powinno wyglądać, mam zaplanowaną rozmowę z panem generałem Packiem, który akurat o kwestiach szkolnictwa wojskowego, kształcenia wojskowego wie dosyć dużo, więc jest chyba bardzo dobrą osobą do tej rozmowy. Więc nie będę tego rozwijał, ale to jest przykład. I mieć 27 ludzi, którzy są w stanie działać na dwie zmiany, a mieć może połowę z tego i być zmuszonym do działania na dwie zmiany, to są bardzo duże różnice. Ponadto, to, co teraz jest, to są tak zwane, często jak wchodziłem robiąc restrukturyzację firm, tak zwane silosy. Każdy okopuje się i buduje sobie świetną strukturę, w której można awansować, nie wychodząc poza swoją specjalność, na przykład najczęściej tak było w marketingu albo tym podobnych firmach, co generowało wielkie koszty, ale na efektywność się nie przekładało. Jak trzeba było dla racjonalizacji kosztów zrobić bardziej płaską strukturę, okazywało się, że zamiast 6 miśków do zrobienia jednej rzeczy, czyli na przykład wkręcenia żarówki, gdzie 4 kręci stołem, 1 podaje żarówkę, a 1 ją wkręca, okazało się, że wystarczy 2 średnio inteligentnych, dobrych rzemieślników, bo pędzą to wszystko tak samo, a nad nimi 1 wizjoner do pewnych rzeczy, żeby umiał dobrze rozdzielić robotę. I tu w tym momencie potrzebne są tego typu zmiany. Struktura systemu dowodzenia bardziej spłaszczona, jednorodna i chciałbym zaproponować powrót do maksymy, którą mi wbijało kilku dowódców różnych szczebli. Generał Stachowiak. Dla wielu, tu nie chciałbym go obrazić jak najbardziej, ja bardzo szanuję pana generała Stachowiaka, chociaż był oficerem, który między innymi chciał mnie z wojska wyrzucać. Więc obydwaj sobie utkwiliśmy w pewnym momencie w pamięci. Ale tak się to wtedy nie skończyło. I nazywano go Yeti, bo potrafił przez telefon się wynurzyć ze słuchawki i ukąsić na odległość, jeśli nie słyszał tego, co chciał usłyszeć, albo to, co usłyszał, nie odpowiadało temu, co powinno być. Ponadto był dosyć charyzmatycznym naprawdę oficerem i trudno było, znaczy można go było albo uwielbiać, albo nienawidzieć. Jedno z dwóch, ale zawsze i tak musiałaś wykonać swoją robotę, bo tego od ciebie wymagał. I on preferował i wbijał nam do głowy zasadę jako dowódca 12 Dywizji. 3 słowa. Dowodzisz, szkolisz, odpowiadasz. I ta maksyma była wypisana w mnóstwie dokumentów doktrynalnych, które wtedy w wojsku były. Każdy musiał ją znać. I chciałbym, żebyśmy do tego wrócili, bo ten, kto szkoli dany pododdział, następnie jednostkę, zgrywa, wie o tym wszystko, odpowiednio kadencyjność tym wszystkim musi funkcjonować, ale to on z tymi, którzy z jednej strony on ich szkoli, z drugiej strony oni szkolą jego, powinien być jako cały moduł bojowy gotowy do dalszego działania pod jakimkolwiek innym dowódcą. To jest jak najbardziej w stylu zachodnim, chociaż podejście pierwotne było jeszcze, że tak powiem, wywodzące się ze starego PRL-owskiego, post-PRL-owskiego systemu dowodzenia i kierowania.
I takie coś powinno być. Dlaczego więc u nas w Polsce na wysyłanie na misję było, robiło się zbiórkę z całej Polski, ze wszystkich jednostek, zamiast wskazuje ten i ten batalion, tej i tej brygady, czas przygotowania, certyfikacji, gotowość, jedziesz. To było nędzne. Powinniśmy do tego wrócić. Od tego jest dany pododdział lub też jednostka, oddział, związek taktyczny, żeby działał w taki sposób. I teraz struktura dowodzenia dla mnie operacyjnego to jest ta, która właśnie szkoli, która się szykuje do użycia i używa we właściwy sposób kierowana i dowodzona. Powinna być struktura wspierająca to wszystko. Ale wspierająca, a nie dublująca pod pewnymi względami i tylko czekająca, czy jakiś moduł się z tego wyjmie, żeby ona mogła na chwilę użyć, czy też nie. Ta, która wspiera, ma wspierać. Cała ta administracja wojskowa od razu w przypadku konfliktu uruchomienie wszystkich elementów logistyki, którą trzeba dopiąć do logistyki wojsk operacyjnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oraz sztab generalny jako centralny organ planistyczny oraz organ agregujący informacje, rozdzielający je do odpowiednich komórek. W tym wypadku to idzie do dowództwa operacyjnego, taki i taki zakres opracowań, nie wiem, rozpoznawczych, wywiadowczych, etc., etc., ale główny komputer zarządzający informacją, przetwarzaniem jej, planujący i mówiący jak, kiedy i gdzie mamy być, w jakim punkcie, za ile czasu i co mamy w tym momencie osiągnąć, ma być w sztabie generalnym. I wtedy będzie prościej. I wtedy będzie jasne, że kompetencje są jasno podzielone. Nie ma już dla mnie tematu ekspedycyjności, tak jak powiedział Maciek, to było, to się zgrało, to się nie udało. My mamy być nastawieni na to, aby realizować całością sił zadania w ramach systemu obrony państwa oraz jako całość tego wszystkiego w ramach sojuszniczego systemu i sojuszniczego planu obrony. Jeżeli przyjmiemy decyzję, że mamy mieć w swojej armii część elementu ekspedycyjnego, tak jak teraz ten PKW Izrael. Nasze samoloty poleciały, jest opracowany schemat działania, ewakuujemy naszych obywateli. Zgłasza się Litwa. Czy możecie pomóc? Oczywiście. Jest to co? Świetny PR dla nas. Soft power Polski jest fajnie eksponowany. Holandia, czy możecie pomóc? Oczywiście. Sojusznik, również członek Unii Europejskiej, soft power Polski zaprezentowany, działa. Świetnie. Jeżeli podejmiemy decyzję, że chcemy wspierać, mieć gotowość, zdolność do wspierania, o tym mówiłem z pułkownikiem Tomkiem Lisieckim też, naszych nadbałtyckich sojuszników, mamy do tego jedną brygadę, świetnie. W razie, gdybyśmy chcieli wesprzeć drugą, też ją mamy, bo mamy dwie brygady lekkie, aeromobilne, no ale jedna powinna być jednak tym odwodem u nas. Gdybyśmy jeszcze stworzyli brygadę piechoty górskiej, czyli również lekką bardziej formację, to mamy możliwość działania dwoma takimi brygadami jako, ekspedycyjne jednostki, nasza wysunięta obecność, soft power i hard power, bo jesteśmy w stanie nawet wesprzeć sojuszniczą Rumunię na drugim końcu naszego w tym momencie europejskiego teatru działań wojennych na kierunku południowym. Też bardzo ważna zdolność, której nie wolno niedoceniać. Lub wysłać wręcz przeciwnie na północ, wesprzeć Finlandię, która ma tak długą granicę z Rosją, czyli 1300 kilometrów i dla nich dodatkowa brygada mogłaby być czymś mega ważnym w przypadku, gdyby mieli konieczność bronienia swojego państwa przed agresją rosyjską. Panowie. I wtedy tylko taki element się wydziela, właśnie dodatkowy komponent i tu właśnie dowództwo wojsk specjalnych dla mnie jest tym, które powinno cały czas ćwiczyć zdolność tego, że dostaje w podporządkowanie wybrane potrzebne elementy i może wykonywać działania ekspedycyjnie, nawet z użyciem cięższych komponentów, gdyby zaszła taka okoliczność. Ale właśnie specjalci są od tego, żeby takie rzeczy też umieli.
Panowie, ostatnie moje pytanie będzie dotyczyć kwestii, którą Maciek de facto troszeczkę poruszył, a właśnie kwestii naszych sojuszników. Jak to zamieszanie w polskim wojsku, niedawno odtajnienie dokumentów dotyczących strategii, kwestia Bydgoska, dzisiejsze zmiany wpłyną na postrzeganie naszego kraju w strukturach NATO, a nie jest wielką tajemnicą, że odchodzący generał Andrzejczak był symbolem jakoby takiej symbolem Wojska Polskiego, był taką ikoną, która gdzieś po światowych mediach często wędrowała, pojawiała się. I pierwsze pytanie według kolejności oczywiście do Krzyśka. Czy tak wspomnieliśmy wcześniej, że ta decyzja, ten proces decyzyjny, który zapadł u panów generałów, trwał jakiś czas i myślę, że szefostwo NATO, europejskie, dostało jakieś informacje, może bezpośrednio nawet od nich, tak, że chcą podjąć taką decyzję. Oraz oczywiście sami obserwowali i widzieli konflikt, który był między panami generałami a panem ministrem Błaszczakiem. I myślę, że nie było to zaskoczenie, jakieś duże zaskoczenie dla NATO i dla naszych sojuszników. A jak to będzie odebrane od strony PR-u, marketingu? Na pewno źle. Faktycznie obaj panowie generałowie byli twarzami Wojska Polskiego, twarzami Sił Zbrojnych RP. I to tak byli postrzegani. Jak się wpiszą nowi panowie, szczególnie pan generał Klisz? No ja mam tutaj swoje zdanie na temat tego pana generała, bardzo osobiste. Chciałbym mu życzyć jak najlepiej, żeby był dobrym następcą swojego poprzednika, ale jakoś nie widzę takiej możliwości, żeby osiągnął ten poziom, jaki miał jego poprzednik. Niestety to nie jest oficer, generał tego samego pokroju. To jest parę pięter niżej. Będzie musiał dużo się napracować, aby przynajmniej po części dojść do tego, do poziomu swojego poprzednika. Co do generała Kukuły, no jest jedynką. Tak. Jest dobrym menadżerem, jest showmanem. Czy mu to wystarczy, żeby być dobrze postrzeganym w NATO, wśród naszych partnerów? Raczej wątpię, powinien, czy brakuje mu być może nawet jakiejś praktyki w sztabach NATO. Też było wspomniane, no, generał Kukuła pochodzi z oddziałów, z JWK, później z WOT-u. Nie miał tak naprawdę do czynienia z tymi strukturami typowo sztabowymi natowskimi. To jest jego wada. Ale pamiętasz, Krzysiek, że jego nominacja na dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej była dość pozytywnie komentowana. Czyli co, teraz generał Kukuła jednak skakuje do zbyt głębokiej wody? Co, bo tak była pozytywnie komentowana, dlatego że cała idea stworzenia WOT-u to była idea stworzenia WOT-u na bazie właśnie żołnierzy sił specjalnych. I on w to się wpisywał idealnie. Tak? Młody, rzutki, z doświadczeniem specjalsów i będzie nadzorował szkolenie, tworzenie najpierw, następnie szkolenie WOT-u. Wpisał się idealnie, dlatego został dobrze oceniony. Tylko proszę zwrócić uwagę, że generał Kukuła nie ma doświadczenia sztabowego takiego, które by mu pozwoliło, żeby naprawdę zostać tym szefem sztabu. Jak powiedziałem, jest świetnym menadżerem, świetnym organizatorem, świetnym showmanem. I być może ma taką dużą charyzmę,
aby mógł i taką silny magnetyzm, no prawie zwierzęcy, aby mógł przyciągnąć najlepszych oficerów i stworzyć własny sztab, z którym się komunikuje idealnie. Tak? Być może tak jest. Nie znam na tyle pana generała Kukuły, ale od informacji, które mam od jego, od naszych wspólnych znajomych, tak opisują jego. Też trudno mi oceniać jako oficerowi rezerwy tak naprawdę jego zdolności, wiedzę sztabową, ale patrząc właśnie przez pryzmat jego właśnie CV wojskowego, no to nie ma, no musi mieć oczywiście wykształcenie odpowiednie i ma takowe, ale nie ma doświadczenia sztabowego, ciężkiego doświadczenia sztabowego. Co do mojego generała Klisza, to ja mam swoje, już parę razy wypowiadałem się na jego temat od strony cywilnej. No niestety jest to kiepski menadżer, osoba nie potrafiąca zarządzać, delikatnie mówiąc, swoją kuwetą, co tutaj no, pokazał, jak wręcz nie można zarządzać, to mówię o WOT-ie. Dlatego się tutaj spiałem się z nim parę razy. Od strony menadżerskiej oceniałem go i będzie musiał się dużo nauczyć, aby móc przynajmniej próbować dorównać swojemu poprzednikowi. Jak w tej kwestii zdanie ma Maciej Korowaj? No i ja troszeczkę z Krzysiem się nie zgodzę, będę z nim polemizował. Nie to, że będę generałów bronił, bo mi się wydaje, że oni się spokojnie będą mieli czas, żeby obronić. Tutaj może ja, Krzysiek, patrzę, że szklanka jest do połowy pusta, ja troszeczkę popatrzę, że szklanka jest do połowy pewna, jeśli pozwolisz mi, Krzysiek. Ja jestem marudą, tak? Więc pamiętaj, że na tym poziomie, w tym systemie dowodzenia natowskim, to tak naprawdę sztab to jest mądrość ula. Dowódca jest inteligencja stadna, oczywiście. Tak. Ale przepraszam, jak mówisz o ulu, to musi być ta królowa, ta matka. Prawda? No dlatego wróćmy jednak do tego, do generałów. Struktury, które zostawiają obaj oficerowie odchodzący, generałowie, generał Dżęcia, generał Piotrowski. Akurat znam te sztaby, tam mam paru dobrych kolegów. To są naprawdę bardzo dobrze przygotowane komórki. I są bardzo dobrze przygotowani, bardzo... Pod tym względem, jeżeli tam nikt nie odejdzie za generałami, to jest to ci oficerowie, ci panowie generałowie, którzy przyjdą na ich miejsce, to nie będą na ubitej ziemi. To jest przede wszystkim. Oczywiście na pewno wprowadzą pewien swój sznyt do prowadzenia działań. Tutaj czy on będzie dobry, czy zły, i nie jestem w stanie w tej chwili, nie jestem kompetentny, żeby to ocenić. Natomiast no, na pewno nie będzie tak, że przyjdą i tu nagle coś się zawali. Może być tak, że oni, że struktura i dowódca nawzajem się uczą. Jak przychodzisz od dowódcy kompanii do najwyższych stanowisk, to też uczysz się danego pododdziału, jak on walczy. Oczywiście są regulaminy, są doktryny, ale to są tylko ludzie, których musisz poznać, ich zalety i dobre strony, ale też te złe strony, żeby wiedzieć, że z tym dowódcą możesz, plutonu możesz tam, albo z tym szefem sekcji czy tam departamentu można to, albo tamto, albo ten pracuje tak, a ten inaczej. Na to trzeba czasu, tak, oni muszą na pewno sobie to jakoś poukładać. Ale to nie są struktury, do których wchodzą, że tam muszą wszystko robić coś od początku, prawda? Mechanizmy tam już funkcjonują. Jeżeli nie zostanie rozbita ta esencja tych sztabów, to ja tutaj się właśnie setną mojego niezgodzenia się. Mi się wydaje, że ci oficerowie, nawet jeśli mają jakieś braki, które tutaj Krzysztof mówił, to przy spotkaniu, przy interakcji z takim materiałem ludzkim, jaki się znajduje w dowództwie operacyjnym czy w sztabie generalnym,
to będzie miał bardziej budujący i może odkrywczy dla każdej ze stron uczestniczących w tym procesie czas i da pewne nowe możliwości, więc ja jestem tutaj bardziej optymistyczny. Oczywiście im bardziej oficer jest doświadczony, o którym mówił tu Maciej, czyli przeszedł wszystkie te elementy, tym lepiej sobie radzi z takimi zagadnieniami. Ja na przykład mam takiego kolegę, przyjaciela, który jest instruktorem i on mówi, słuchaj, ja jestem, on jest w moim wieku, ja jestem tyle lat w wojsku, ale ja dopiero teraz poznałem, jak dowodzić plutonem. On cały czas szkoli właśnie tutaj tych dowódców plutonów, ale robi to przez 25 lat i robi to perfekcyjnie. Mówię, teraz rozumiem po 20 paru latach, jak to robić. To zobacz, ile czasu trzeba spędzić, żeby to zrobić. I to wcale nie mówię, że to jest człowiek jakiś ciężki na wiedzę. To jest po prostu osoba, która bardzo poważnie podchodzi do swoich obowiązków, a zagadnień związanych z tym, jako instruktor, to nie dość, że musi umieć nauczyć, ale musi być naprawdę perfekcyjnie zorientowany w danej taktyce, w danej specjalizacji. Dlatego też szybkie przechodzenie bez tej kadencji, ja pamiętam, żeby przejść na dowódcę kompanii musiałem 3 lata co najmniej dowódcy plutonu i w zasadzie już byłem ten pluton w zasadzie już zamkniętymi oczami mi pracował, to zrobiłem, dostałem awans na dowódcę kompanii, musiałem po prostu organizować się na nowo, bo to dowodzenie kompanią to nie jest dowodzenie plutonem i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest proces no, wybitnie długi i tak jak mi mówił mój teściu, z dowodzeniem jest jak z chemią, ona wymaga czasu, żeby zadziałała. I tutaj też jest ten czas potrzebny. Oczywiście są wybitne jednostki i też się zdarzają w takie w armii. Ale no ten czas jest potrzebny. Czy ten czas, jak Krzysiek tutaj, czy tam Maciek wypunktował, jest za mały dla tych panów? To jest inna specyfika. To jest inny rodzaj służby, inny rodzaj. Wojska specjalne i obrona terytorialna. Tam nie mamy takich możliwości, o których może pomarzyć oficer idący karierą w wojskach operacyjnych. Ale czy to będzie wpływało na całość sił zbrojnych, jeżeli kościec sztabów i oficerowie, którzy budują tą wiedzę dla dowódcy i podają im rekomendacje, coś zmieni? Mi się wydaje, nie będzie to zauważalne dla nas, a chcę wierzyć w to, że z biegiem czasu, o ile ci dowódcy nie przemodelowują jakość tych sztabów, bo też mogą dowódcy całkowicie zmienić strukturę tych sztabów na korzyść lub na niekorzyść, to trudno w tej chwili wnioskować, to wszystkie te czynniki razem biorąc nie spowodują jakichś takich gwałtownych zmian. Akurat znając jednego i drugiego pana generała, mi się wydaje, że będą dosyć spokojnie podchodzić do zmian, żeby też wiedząc, w jakich okolicznościach zostali powołani, nie dać argumentów, że nie są w stanie podołać obowiązkom. Więc tutaj będą ostrożni, zachowają zdolność tych sztabów, o ile te jakieś ruchy w tych sztabach nie będą z różnych przyczyn, to tutaj nie widzę jakichś zagrożeń. I ja widzę tą szklankę, Krzysiu, to do połowy pełną. A jak szklankę postrzega na koniec już Maciek Lisowski? Powiem tak, żadnego z tych generałów osobiście nie znam, natomiast znam trochę ludzi, którzy w WOT-ie służyli, mieli kontakt z decyzjami, ze stylem dowodzenia i kierowania generała Kukuły. Więc wielu z nich, odchodząc z wojsk operacyjnych, przechodząc do WOT-u, powiedziało, tak, tu czuję się lepiej wykorzystywane umiejętności i tak dalej. To częsta była opinia, to na pewno. Dwa, elastyczność pod wieloma względami, jaka w wojskach w WOT-ie zafunkcjonowała, zaszczepiona przez generała Kukułę, też się uważam chwali.
samo powołanie tego nowego rodzaju wojsk, wbrew wielu przeciwnościom, a na pewno wbrew negatywnym opiniom na ten temat, czy to się w ogóle uda, jest sukcesem. To jest zasługa generała Kukuły i tu się zdolnościami organizacyjnymi ewidentnie wykazał. Natomiast umiejętności organizacyjne to jest jedno, kwestia dowodzenia. No akurat WOT w tym czasie miał kilka akcji, chociażby te związanych z COVID-em, gdzie musiał się wykazać. I stanęli pod wieloma względami na wysokości zadania, nie da się powiedzieć inaczej. Ale to nie był ten rodzaj zadań, jakich oczekuje się od sił zbrojnych jako całości. Więc gdzieś powinien jeszcze pewnych umiejętności zapewne nabyć. Ale wiara jego podwładnych w jego umiejętności, jego styl dowodzenia jest naprawdę duża. I to akurat dobrze świadczy o dowódcy, jeżeli podwładni różnych szczebli, różnych stopni tak się o nim wyrażają i taką mają na jego temat opinię. Ponadto twierdzi jedno. Istniał przepływ informacji dwukierunkowy. Coś, z czym w Wojsku Polskim od dawna był problem, bo jak kazali ci spisać jakieś wrażenia po jakimś ćwiczeniu, co jest nie tak, co według ciebie wymaga naprawienia albo zmiany i to wszystko trafiało do góry, to częściej oberwałeś za to, że się wykazałeś inwencją pisząc o tym, co jest źle, bo najczęściej okazywało się, że to jest twoja wina, a nie czegoś powyżej albo struktury organizacyjnej, albo braków materiałowych. Więc w przypadku WOT-u dwukierunkowy przepływ informacji funkcjonował. Więc od tej strony patrząc, uważam, że szklanka jest w połowie pełna. I jest potencjał na to, żeby odbetonować pod pewnymi względami nasze siły zbrojne, jeżeli generał Kukuła się na to zdecyduje. A to będzie trochę wymagało wojny wewnątrz, żeby zmienić nastawienie części kadry do tego, co jest ich obowiązkiem, co i jak się robi i w jakim celu. Nie wiem, jak się do tego ustosunkuje, jaki ma na ten temat koncept, czyli jaka jest jego wizja oraz misja. To trzeba będzie obserwować. O generale Kliszu nie potrafię powiedzieć nic oprócz tego, co wyczytałem w jego notce biograficznej. Więc jakby to powiedzieć, są tacy oficerowie, którzy zawsze są w cieniu, ale mogą być niezbędni ze względu na swoje unikalne umiejętności wspierania swojego przełożonego i mogą być organizacyjnie bardzo dobrzy. Oby to był tego typu oficer, tego życzę generałowi Kukule, no ale skoro razem pracowali, to chyba raczej wiedział, kogo rekomenduje, bo ja nie wierzę w to, że odbyło się powołanie generała Klisza w sposób inny niż dostał pytanie generał Kukuła. Kogo byś widział? I on zarekomendował osobę, z którą najdłużej współpracował i z którą mu się pracowało dobrze. Tylko a propos tego, jak było z pułkownikiem Chwastkiem. Pułkownik Chwastek był bardzo dobrym szefem sztabu dywizji. Natomiast nie każdy szef sztabu jednostki nadaje się na bycie dowódcą. I czy on na pewno był dobrym dowódcą 12 dywizji? Takie pytanie sobie wtedy zadano w Warszawie i dlatego przeciągano kwestię jego ewentualnego awansu do stopnia generalskiego. Można o takich sprawach trochę jak na zasadzie wojskowe urban legend trochę się dowiedzieć, jak to, co niektórzy już mieli oprzyte mundury, wozili je w bagażniku i ktoś o tym powiedział, tak samo jak czasami profesor, czekając na tytuł belwederski, już sobie wydrukował wizytóweczkę i ktoś niebacznie powiedział o tym w belwederze przysłowiowym i wiele lat potem jeszcze mógł tylko na tą wizytówkę patrzeć, bo belwederskim profesorem nie był. I tutaj w tym przypadku zobaczymy, jak to będzie, bo bycie dowódcą rodzaju wojsk, które mają mocno inny charakter niż wojska operacyjne, to jest doświadczenie, ale jednak inne i specyficzne. Na stanowisku dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych był tylko 9 miesięcy i dowódca generalny rodzaju sił zbrojnych to nie było wiodące. To był numer trzeci w tej strukturze chorej, która obecnie jest, a nie numer dwa, który faktycznie dowodził operacyjnie. W związku z tym to jest też inny obszar jego
umiejętności, które dopiero nabywał, bym powiedział. Czy zdążył ich nabyć w ciągu 9 miesięcy? Osobiście nie wierzę w to, żeby w całym zakresie wszystkie sobie te umiejętności przyswoił. Natomiast organizacyjnie temu podołał. Zapewne organizacyjnie podoła temu również w sztabie generalnym. Ale na pewno dojdzie do tego, że będzie chciał pracować z tymi, z którymi chce pracować. Więc zobaczymy, jak będzie wyglądała w najbliższym czasie ewolucja. Oby ewolucja w sztabie generalnym i zobaczymy, jak też będzie wyglądała ewolucja w dowództwie operacyjnym pod dowództwem generała Klisza. Obyśmy obserwowali tylko i wyłącznie zmiany na lepsze albo zachowanie status quo tak dobrego, o jakim mówił Maciek, w przypadku jego znajomości tych obydwu struktur, jakimi są dotychczasowy sztab generalny i dotychczasowe dowództwo operacyjne. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Przed nami na pewno jeszcze gorące dni. Temat bezpieczeństwa jest głównym tematem prowadzonej kampanii wyborczej, więc z tego, gdzie się tam coś słyszy, Maciek tu też rzucił jakieś nasiona, można, będziemy obserwować jeszcze jakieś zmiany w strukturze Wojska Polskiego. Jeszcze raz wam serdecznie dziękuję. Państwa odsyłam na media społecznościowe naszych gości, do których link oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu i na naszym Twitterze. Maćku, mówię tu do Maćka Liseckiego, Maćka Korwaja, Krzyśku, bardzo wam serdecznie dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy debatować o pozytywnych zmianach w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej. Ja również dziękuję kolegom oraz państwu. Również dziękuję, dziękuję bardzo za zaproszenie. Sponsorem programu były Militaria.pl.